Dacie wiarę, że walka z niedźwiedziem na pięści naprawdę się odbyła? Zaraza. W Wiedźminie 3 podczas zadania Wściekłe Pięści z Kaligę Geralt zmuszony jest do zmierzenia się na pięści z Olafem, niedźwiedziem z Anskellig. I tak sobie pomyślałem, czy coś takiego mogło wydarzyć się w rzeczywistości? No, to się wydarzyło. Zaraza. W 1949 roku w Stanach Zjednoczonych bokser Gus Waldorf zmierzył się z niedźwiedziem na ringu. Walka była całkowicie przepisowa, a niedźwiedź miał nawet specjalne rękawice w swoim rozmiarze. No i kaganiec, by nie pogryźć zawodnika. Mimo tych utrudnień po stronie zwierzaka, Waldorf przegrał ten pojedynek. No kto by się spodziewał? Obserwuj po więcej. Zaraza.